1 grudnia, kochani i niech tradycji stanie się zadość. Zapraszam Was na wielkobukowy prezentownik, a w nim ponad 100 propozycji książek na prezent dla Waszych bliskich i dla Was oczywiście również zapraszam Was do oglądania. Hej hej, moi drodzy! Ten cudny, śnieżny, grudniowy już dzień. Wita Was Olga z Wielkiego Buka. 1 grudnia, a to oznacza, że rozpoczynamy odliczanie mikołajkowe, odliczanie świąteczne, przygotowania prezentowe. Czas zacząć. Tegoroczny wielkobukowy prezentownik podzielony jest słuchajcie na pięć wyjątkowych kategorii. A wypełniony jest całym możliwym książkowym dobrem. Dobrałam takie tytuły, które są powszechnie dostępne. Wchodzicie do księgarni i zgarniacie je z półki. To są, słuchajcie, książki sprawdzone, zachwycające, absolutnie piękne, które będą doskonałym prezentem i na Mikołajki, i na Boże Narodzenie, i pod choinkę po prostu, ale także na wszelkie możliwe inne okazje. Różne gatunki, moc różnych tytułów, wszystkie te książki omawiałam na wielkim Buku w swoim czasie, więc jeśli któryś tytuł Was zainteresuje, Chcielibyście dowiedzieć się o nim coś więcej, to zapraszam Was do szukania recenzji i tutaj na kanale i na blogu Wielkiego Buka. To co, zróbcie sobie herbatkę, zróbcie sobie kawusię, łapcie ciacho i kajecik, bo na pewno się przyda. A najlepiej to, jak sobie zapiszecie, słuchajcie ten filmik po prostu w ulubionych, bo ja Wam mówię, sprawdzi się też w przyszłości. To co, Wielkobukowy Prezentownik, czas zacząć. Zachowujemy dekorum, kochani, i babeczki puszczamy przodem, czyli propozycje książek dla niej. Co to znaczy? Mam przed wami opowieści i dla waszych mam, babć, sióstr, cioć, przyjaciółek, partnerek, żon, córek. Do wyboru do koloru. No i dla was również. Ostatnia pieśń o kwiatów Roszani Czoksi. Tutaj jeszcze bardzo robi samo wydanie, twarda oprawa, malowane brzegi. Tajemnica domu Turnerów, Kate Morton. Zjawiskowa opowieść o tajemnicy zbrodni i tajemnicy pewnej rodziny w Australii. Zatoka Francuza Daphne du Maurier, czyli ona jest damą dworu, on jest piratem. Czy nie może być już lepiej? Tak, to jest taki klasyczny, słuchajcie, romans. Babetta, Nina Waha. współczesna literatura. Skandynawska i historia pewnej przyjaźni. Kristin Hanna, magiczna chwila. Opowieść, która toczy się, słuchajcie, w stanie Waszyngton historia dzikiego dziecka i kobiety, która się tym dzikim dzieckiem opiekuje i poznaje jego tajemnice. Światło między oceanami Emel Stedman nie wiem, może kojarzycie ekranizację bardzo poruszająca powieść, również Australia i para, która bardzo chciałaby mieć dziecko. Żar Weronika Mafia to jest, słuchajcie, taki thriller, jeden z najbardziej działających na wyobraźnię w tym roku. W szponach Izabela Janiszewska, również co to jest za thriller z elementami grozy, no i to jest Iza Janiszewska, absolutnie niezawodna. Pomoc domowa dla wszystkich miłośników domestic thrillerów. Wiedźmy Emilia Hart, słuchajcie, tajemnica trzech pokoleń kobiet z motywem czarownic właśnie. Wyznania Franie Langton, Sary Collins, czyli była niewolnica, jej sekrety i fantastyczna opowieść nawiązująca do twórczości siósty Bronte. Pani England, Stacy Halls, czyli powieść z motywem gotyckim, tajemnica pewnej posiadłości i kobiety, która w niej mieszka. Akuszerki Sabina Jakubowska. Fenomenalna, monumentalna powieść historyczna o akuszerkach właśnie kobietach, które odbierają porody. Niesamowity. Kawał prozę. Córki klanu Jeleni Daniel Daniel to jest również powieść historyczna, która nawiązuje do historii Kanady i e, ludów rdzennych tamtych ziem. Lata Ani Echno, czyli nagrodzona pisarka i jej wyjątkowa historia, która nawiązuje do historii Europy XX wieku. Katarzyna Wolwowicz w Otchłani. Książki Katarzyny Wolwowicz to jest moje odkrycie tego roku. Słuchajcie, to jest domestic thriller, ale ile się tutaj dzieje? Gdzie śpiewają Raki, Deli Owens, czyli również jedna z tych niezawodnych od kilku lat wspaniałych kobiecych opowieści. Strega, Johanna, Lekke Holm. się, czy umieścić tę powieść w grozie, ale zdecydowałam się ze względu na dziewczęcość, na kobiecość właśnie tej historii umieścić ją tutaj. Absolutnie niesamowita historia dla miłośników właśnie sekretów, tajemnic i takich opowieści w Duchu Suspirii, tytuł niezawodny, sprawdzony, zachwycający życie Violette Valérie Perrin, czyli historia konsierszki pewnego cmentarza i jej tajemnic. Jeśli nie beletrystyka, to polecam Wam, słuchajcie, biografię, podwójną biografię na dokładkę, kobiecą biografię, buntowniczki, niezwykłe życie Mary Wollstonecraft i jej córki, Mary Shelley, Mary Shelley, od Frankensteina. Dla miłośniczek monumentalnych powieści historycznych wspaniała trylogia z Lwa, która zabiera nas na początek nowej ery do Rzymu czas niewolników, czas gladiatorów i czas. Nowej wiary. I wreszcie w niesamowitym wydaniu, słuchajcie, raje utracona i brama do nieba, czyli cykl podróż przez czas Erika Emanuela Schmidta. Kto Schmidta już zna, ten wie, czego może się spodziewać. Kategoria dla niego, czyli książki, które sprawdzą się na prezent dla taty, dla dziadka, dla brata, dla wujka, dla partnera, dla męża, dla chłopaka, dla każdego wyjątkowego mężczyzny w Waszym życiu, albo dla Was wyjątkowi bohaterowie i ich nietuzinkowe opowieści. Układ Piotra Kościelnego, absolutnie mocny, friller. Sensacyjne. Seria thrillerów szpiegowskich, która zaczyna się od zamętu Wincenta Fawsewerskiego, absolutnie sprawdzony również tytuł dla wszystkich, którzy lubią mocną akcję i agencję wywiadu. Park Jurajski Michaela Crichtona, czyli absolutny współczesny klasyk, który sprawnie się również w wersji młodzieżowej. Cormac McCarthy i jego Krwawy Południk, czyli jedna z najwspanialszych powieści, moim zdaniem przynajmniej na świecie jakie istnieją, jedna z najmocniejszych również, jeżeli chodzi o literaturę piękną i można to zakategoryzować jako bardzo mocny historyczny western. Lincoln Highway Amora Tolsa, czyli powieść drogi, amerykańska powieść drogi na dokładkę. Syn Filipa Meyera, czyli teksańska wielopokoleniowa saga również w klimacie Cormaca McCarthyego. Bardzo mocne thrillery z motywem również psychologicznym i kryminalnym, czyli cykl Boska proporcja Piotra Bornika, który zaczyna się od Baltiki. Nie mogłabym tutaj również nie polecić Johna Grishama i jego również trylogia Czas Zabijania, Czas Zapłaty, Czas Łaski, thrillery prawnicze. Nigdy Kenna Folletta, czyli mocny thriller polityczny, geopolityczny nawet. Colson Whitehead, jego rytm Harlemu i kontynuacja, czyli reguły gry, lata 60., koniec 50., lata 70. i Harlem Właśnie. Przemek Piotrowski i jego Igor Brudny, komisarz Igor Brudny, słuchajcie, wszystko zaczyna się od piętna, ale warto od razu zakupić trzy tomy sfora i herub. Kontynuują piętno, właśnie bardzo mroczne okładki i fenomenalne. Zagadki kryminalne również. Warto również zwrócić uwagę na Hołot Szczepana Twardocha, czyli bardzo mocna powieść historyczna, która przenosi nas na wschód. Hotel Wojciecha Zawioły, czyli powieść sensacyjna, w której jeden zmęczony życiem facet szuka spokoju i nie może go znaleźć. Katarzys i Nemezis Macieja biedy, czyli mocna sensacja historyczna, która naprawdę robi wrażenie. Wielka ucieczka Roberta Harrisa, czyli wielka powieść historyczna o wielkim momencie brytyjskiej historii właśnie uciekinierach i ich życiu po ucieczce. Ślepnąc od świateł i kontynuacja tej głośnej powieści, czyli dawno temu w Warszawie, czyli brawurowa powieść Jakuba Żulczyka, która absolutnie Zachwyca i potrafi omamić. Piękna klasyka, czyli piękne wydania klasyk literatury, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, bo nigdy zbyt wiele pięknych książek, klasycznych książek na półce. Czaruje oko i zachwyca opowieścią uniwersalną, ponadczasową, przede wszystkim ponadpokoleniową. Zresztą, kochani, z klasyką zawsze jest nam do twarzy. Będę pokazywać Wam kolejne tytuły, i tutaj, słuchajcie, będę zaznaczać konkretne wydawnictwo ze względu właśnie na to konkretne wydanie. Pod choinką nie może zabraknąć opowieści wigilijnej Charlesa Dickens'a. To zjawiskowe wydanie z barwionymi brzegami od wydawnictwa. Świat książki. Sto lat samotności. Gabriela García Marqueza z ilustracjami Luisa Riviere. Słuchajcie, to jest absolutnie przepiękne wydanie jednej z najważniejszych dla mnie powieści od wydawnictwa. Muza. Trzej muszkiterowie Aleksandra Duma, czyli też absolutny klasyk, tutaj barwione brzegi, zobaczcie, złocenia, wydawnictwo Świat Książki. Kłopi Władysława Stanisława Rejmonta. to jest taki tytuł ze względu teraz na tę wspaniałą ekranizację i to jest, słuchajcie, wydanie, również absolutnie przepiękne, wydawnictwo Grek z ilustracjami Apoloniusza Kędzierskiego, coś absolutnie zjawiskowego, i tutaj chciałabym zaznaczyć, że cena jest również bardzo przystępna. Rebeka Daphne Du Maurier, czyli Albatros i seria butikowa. Rebeka jest jednym z tytułów Daphne Du Maurier, które są wydawane właśnie w tej serii, więc jeśli już Rebekę macie na półce, to polecam zaopatrzyć się w inne tytuły właśnie. Michał Bułhakow również Barwione brzegi, zobaczcie, kotek sobie chodzi i Mistrz i Małgorzata Oczywiście wydawnictwo Świat Książki. Kolejna jedna z najważniejszych dla mnie powieści, Szklany klosz Sylwii Plaff, również słuchajcie tutaj z ilustracjami Beira Bay od wydawnictwa Marginesy. Niewidzialny człowiek H.G. Wellsa, czyli też taki absolutny klasyk, kiedy mówimy o literaturę końca XIX wieku, absolutnie uniwersalną od wydawnictwa Vesper. Lalka Bolesława Prusa. Piękne wydanie od wydawnictwa MG. Zobaczcie, tutaj nie ma ilustracji, okładka jest miękka, a całość jest bardzo w ogóle lekka. Chciałam Wam pokazać i jest większa czcionka. Niebezpieczne związki. Piech Chaudelot de La Clothe w pięknej oprawie imitującej jedwab i ze złoceniami. Wydawnictwo, świat książki. Tutaj, słuchajcie, podwójna perełka ze względu na to, że jest to po pierwsze jednotomowe, piękne wydanie właśnie Anny Kareniny Lwatą stoi od wydawnictwa Świat Książki, ale jest też w nowym przekładzie Jana Cichockiego równie pięknym z szacunkiem dla oryginału. Pośród pięknych wydań na koniec jeszcze Hrabia Monte Cristo Aleksandra Duma, również wydawnictwo Świat Książki, zobaczcie barwione brzegi, złocenie tutaj, coś absolutnie pięknego całość jest też dość Lekka. No i jest to również cała powieść. Do wyboru, do koloru, aż oko się świeci. Pewnie będziecie się zastanawiać, gdzie co jest literatura, grozy, kiedy mówimy o pięknych wydaniach klasyki, ale to za chwilkę. Opowieści gotyckie, bezsenne, straszne, tajemnicze, niesamowite, czyli coś dla miłośników grozy i horroru, właśnie. Terror Dena Simonsa, wspaniałe wydanie od wydawnictwa Wesper, monumentalna, straszna powieść historyczna. Wybór opowiadań Edgara Alana Po, czyli absolutna klasyka w e, równie pięknym wydaniu. Tutaj słuchajcie świat książki, barwione brzegi. I w środku znajdziecie wszystkie najważniejsze opowiadania boskiego Edgara, właśnie. Portret Doriana Greya, Oscara Walda, również absolutna klasyka, kiedy mówimy o grozie. Również zobaczcie piękne wydanie, barwione brzegi, też świat książki. Tutaj dwie perły od wydawnictwa Replika, słuchajcie, nawiedzony dom na wzgórzu, Sherry Jackson I zbiór opowiadań loteria Shirley Jackson, który jest absolutnie fenomenalnym zbiorem, jeśli lubicie właśnie straszne, niepokojące, takie psychologiczne opowiadania. Wyspa doktora Moro H.G. Wells. Absolutny klasyk grozy, fenomenalna, uniwersalna, ponadczasowa opowieść o zabawie w Boga właśnie. Wydawnictwo Vesper, jeżeli szukacie właśnie tego wydania. Kontynuując jeszcze nieśmiertelną klasykę ze Ftulu HP Lovecrafta, czyli słuchajcie, wybór takich kluczowych, najważniejszych opowiadań samotnika z Providence w jednym tomie, wydawnictwo Vesper. A teraz dwie opowieści grozy, których nie może nikomu zabraknąć na półce: Dracula Brama, Stokera i Frankenstein Mary. Shelley. To jest również wydawnictwo Świat Książki, absolutna klasyka grozy. Mexican Gothic, Sylwia Moreno Garcia, czyli gotycka, duszna, współczesna opowieść, jeden z głośniejszych tytułów ostatnich lat. Zbiór opowieści, niejasne spektakle Dawida Kaina, bardzo niepokojący, bardzo duszny dla miłośników. World Fiction. Rozgwiazda Petera Wattsa. Co to jest za fenomenalny horror z motywem science fiction? Właśnie podwodna rzeczywistość, podwodne potwory i tajemnica, która kryje się na dnie oceanu. Hacjenda Izabel Kania. Z tego tytułu nie może zabraknąć miłośnikom horroru w tym roku. Absolutny fenomen. Powieść gotycka, głośna. Meksyk, słuchajcie, i tajemnicza posiadłość i sekret, który kryje. Szpital Filomeny niezawodny. Grahama Mastertona, który i straszy, i daje do myślenia. Jeden z kolejnych ulubieńców, tylko ona została Riley'a Segera. Mistrz, słuchajcie, thrillerów z motywami grozy, tym razem również opowieść o posiadłości i o kobiecie, która być może popełniła straszną zbrodnię. Plon Grzegorza Kopca, czyli mocna groza od jednego z naszych współczesnych mistrzów, który z każdą książką jest Coraz lepszy. Perła horroru, czyli dwie i pół duszy Justyny Hankus, a raczej opowieść folk z motywami słowiańskimi: Mała wioska, mała społeczność i człowiek o dwóch duszach, a co dwie dusze to o jedną za wiele. I wreszcie fenomenalny zbiór opowiadań: Domy nad nie morza Keltyn L. Kiernan. Wszyscy miłośnicy H. Lovecrafta tutaj powinni zacierać pazury i koniecznie zapisać sobie ten tytuł. I wreszcie ta ostatnia kategoria, czyli strzał w dziesiątkę. Uwaga, to są takie książki, które wchodzisz do księgarni, bierzesz spółki, nie patrzysz, wiesz po prostu, że to jest to. Bez zbędnych przemyśleń, to jest kategoria dla zapominalskich, dla zabieganych, dla tych, którzy chcą coś sprawdzonego, co na pewno się spodoba. Chcą po prostu pewniaka, więc łapcie, pakujcie do koszyka i dawajcie bliskim albo sobie. Wigilijna zagadka Małgorzaty Starosty, czyli totalnie zimowy wigilijny klimat i opowieść Cozy Mystery. Co to znaczy, to jest, słuchajcie, właśnie zagadka kryminalna, zagadka zbrodni, ale w takim spokojnym, zimowym, bożonarodzeniowym nastroju. Brytyjskim na dokładkę. Ludzie z mgły Izabeli Janiszewskiej, thriller, bo Iza Janiszewska jest niezawodna. Jeśli chcecie sobie sprawić największą możliwą przyjemność w tym roku, dwa tytuły razem, Moje Dni w Antykwariacie Morisaki z kontynuacją Moje Miejsce w Antykwariacie Morisaki Satoshi Jagisawy, jedna z najpiękniejszych opowieści tego roku. Historia, która jest po prostu kojąca, jest dobra i dobrze Wam zrobi. Cudowne lata Valérie Perrin, czyli Po Życiu Violet, teraz przyszedł czas na opowieść o... Grupie przyjaciół, i ich przeszłości, i tajemnicy, którą kryją. Jakub Małecki i jego sąsiednie kolory, czyli absolutnie klasyczny Jakub Małecki, słuchajcie, upalne lato, rok 36 i historia bardzo melancholijna, wspaniała, właśnie taki klasyczny Jakub. Puste jest piekło Ellie Griffiths, czyli gotycki kryminał bardzo w duchu Dark Academia. Słuchajcie, zbrodnia związana z literaturą na dokładnie. Zaginiona Tina Frenchted, czyli słuchajcie, to jest historia, która jest w pewien sposób oparta na faktach w ogóle z serii Cold Case. Właśnie znana reporterka szwedzka napisała fantastycznie bardzo mocny thriller. Tony Hill i jego szkoła aniołów również nastrój bardzo gotycki, czyli stara szkoła i jej tajemnica właśnie a raczej kogoś kto w tych murach przebywał. Nieodwracalnie Bartosza Szczygielskiego, mocny thriller, psychologiczny z motywem psychologicznym właśnie, który wciąga, wciąga jak bagno. Trylogia Reina Rocha, Juan Gomez Hurado. Bardzo głośny tytuł tego roku, który zaczyna się od Czerwonej Królowej. Potem jest Loba Negra, Czarna Wilczyca i Rey Blanco, Biały Król. Jeżeli chcecie zdążyć jeszcze przed ekranizacją, łapcie ten trylogię, bo to jest taki thriller, to jest taki motyw sensacyjny, taka bohaterka, w ogóle taka para bohaterów. Niezapomniani, legendarni już w literaturze współczesnej. Niezawodne jest również Millennium W jednym tomie tutaj, słuchajcie, wydawnictwo Czarna Owca. Z Zrobiło nam taką trylogię, właśnie Millennium Larssona, czyli kultowy thriller z północy. Od niego tak naprawdę wszystko się najbardziej zaczęło. Lisbeth Salander i Michael Blomqvist na tropie. I początek tej historii. I wreszcie najnowszy tytuł Stevena Kinga, czyli Holly. I uwaga, jest to. Kryminał. Nie dajcie się nabrać, że jest to groza czy horror. Nie jest to kryminał. Jest to e, historia śledztwa, które doprowadza do tej najpotworniejszej prawdy. I kiedy mówimy o tytułach sprawdzonych i nazwiskach sprawdzonych, to jeszcze mentalista i kontynuujący kult, czyli Camilla Lackberg i jej przyjaciel Szderg Hexeus w nowej serii, w której tytułowy mentalista odgrywa właśnie tę najważniejszą rolę. Jest to naprawdę porządny kryminał skandynawski. Uff, kochani, trochę się nagadałam, trochę się napokazywałam. Wielkobukowy prezentownik, ponad 100 książek na prezent. Mam nadzieję, że znaleźliście pośród moich propozycji coś dla siebie, dla swoich bliskich, ale dla siebie również, że zapisaliście sobie te tytuły i pamiętajcie, żeby zapisać też ten filmik właśnie na przyszłość, bo tak jak mówię, on w przyszłości się sprawdzi. Jestem też ogromnie ciekawa, czy planujecie w ogóle książkowe prezenty, bo Wielkobukowy prezentownik to jedno, ale czy Wy planujecie właśnie prezenty dla swoich bliskich, zaczytanych również, a może planujecie coś zupełnie innego. Podrzucajcie też tytuły, bo wiem, że część z Was już nakupowała prezenty książkowe właśnie, również mi pokazywaliście. Jestem ciekawa, co kupiliście, jakie tytuły właśnie planujecie w tym roku znaleźć pod choinką i jakie znajdą Wasi bliscy. Pamiętajcie jeszcze raz o tym, że o wszystkich tych tytułach opowiadałam tutaj na kanale Wielkiego Buka, pisałam na blogu Wielkiego Buka, więc jeśli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym tytułem, który dzisiaj wspomniałam, Wpiszcie sobie ten tytuł i zobaczycie więcej informacji. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam Was najserdeczniej. Mam nadzieję, że się tutaj rozgościcie, że Wam się spodoba. Kanał książkowy, literacki, właśnie dużo się tutaj dzieje. Możecie go zasubskrybować. Pamiętajcie też o mediach społecznościowych. Wszystko wielki Bóg. A ja Wam życzę, kochani, pięknego grudnia, książkowego grudnia, zaczytanego grudnia, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa! pa.